Witam was serdecznie. Siegfried powiedział, let's go. No to let's go. Zaczynamy kolejny wywiad. Zanim wypuszczę jeszcze dalszą historię Siegfrieda, bardzo głęboką, i pytałam się go chyba ze 3 razy na wizji, czy on na pewno chce, żebym ja to podzieliła, ale powiedział, że tak, więc ten filmik puścimy. Ja osobiście powiem o swojej własnej, prywatnej opinii i wrażeniu. Po tym wszystkim, co ja usłyszałam od ciebie, o tej twojej głębokiej historii życia i jak, szczególnie jak do tego podchodzisz, jak to opowiadasz i jak reagowałeś na te różne sytuacje życiowe, ja osobiście miałam wrażenie, że mam do czynienia z polskim Eckhartem Tolle. Nie musisz się na ten temat wypowiadać, pewnie wiem, co powiesz. A to dlaczego? Dlatego, że chodzi też o tą akceptację, którą promieniowałeś wręcz, i to, w jaki sposób mówiłeś o ludziach, i nic złego nigdy nie mówiłeś na kogoś innego, a starałeś się zrozumieć zawsze dwie strony. To jest bardzo piękne i też ta akceptacja. Natomiast my nie potrzebujemy kolejnego Eckharta Tolle, Gary Zukav i Donalda Niedwosz, to już wszystko było. I to są piękne filozofie, piękne koncepty i dużo rzeczy można tutaj dla siebie wziąć. Ale tutaj jeszcze pokazałeś taką inną stronę właśnie tego buntownika, tej osoby, która trzyma w balansie te dwie strony naszego życia, między akceptacją, to co powinniśmy zaakceptować, musimy, czy jest skazane, żebyśmy dalej funkcjonowali, i też kiedy tak naprawdę możemy coś zrobić, kiedy i na czym polega ten bunt i co, i tutaj dojdziemy sobie do tego, jeszcze zrobimy na ten temat filmik, mam nadzieję. Bo tak naprawdę ten rozwój opiera się o takie proste rzeczy. Zanim my dojdziemy do tych istot pozaziemskich, niewolnictwa, na czym to wszystko stoi i tak dalej, to tak naprawdę zaczyna się wszystko w nas. Tak jest. I ja ci tutaj zaraz oddam głos. O czym najpierw byś chciał zacząć? Czy o tym niewolnictwie, czy o tym systemie całym właśnie organizacji, co jedno z różnym się łączy, i jeszcze ktoś mi właśnie napomykał, a może by on powiedział o tych rasach pozaziemskich. Więc czuj się swobodnie, zacznij od czego chcesz, na pewno udzielasz też na różnych innych kanałach, ja podepnę te linki, wywiadów, i żeby ludzie po prostu mieli też odnośnik, żeby mogli się więcej dowiedzieć, a tutaj powiedz, zacznij od tego, co chcesz. Już. Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich, witaj Asia. No widzę, tutaj stawiasz poprzeczkę bardzo wysoko. Obawiam się, że nie podołam, ale dziękuję za zaufanie. Myślę, że z tym Eckhartem Tolle to naprawdę przesadziłeś na maksa, ale osobiście nie znam tego pana, ale słuchając jego wywiadów, one są tak dogłębne, one są takie przepełnione swoistego rodzaju, nawet nie wiem jak to ująć, spokojem wewnętrznym, taką przejrzystością, taką wyrozumiałością. To jest wszystko razem wzięte. Eckhart Tolle to jest, on jak wyrocznia się słyszy. Jego każde słowo jest na wagę złota. Ten człowiek jest wyjątkowy. Balsamem dla wielu, niektórzy mówią. Mhm. No. Ale też co jest takiego podobnego, i przepraszam za to porównanie, bo też wiem, że to może nie jest tak dobrze zawsze porównywać, ale jest taki odbiór, ja już to słyszałam od kilku osób, które właśnie do mnie gdzieś tam na WhatsAppie pisały, właśnie tym polskie Eckhart Tolle, że też jest tych punktów takich porównawczych, że to jest, ludzie zawsze szukają do czegoś, żeby się odnieść po prostu. To myślę, że to tylko o to chodzi. I tutaj tego poczucia humoru, które ma Eckhart Tolle, też ci nie brakuje, wręcz przeciwnie, w sposób, jaki opowiadasz, no jest to niesamowite. Więc to tak bardziej o to chodzi, że człowiek zawsze szuka tego troszeczkę, tej definicji zaszufladkowania, a potem żeby sobie wyrobić, żeby się odnieść po prostu. Wiesz, dlaczego tak się dzieje, Joasia? Bo my, słuchając bądź zbierając informacje od innych,
w pewnym sensie utożsamiamy się z taką informacją albo ze sposobem bycia. Jeżeli coś zaczyna z tobą rezonować, to ty jakby upodabniasz się do tego kogoś. I tutaj w wielu przypadkach zgadzam się z tym panem i wiem, że to, co on mówi, to jest esencja nie jeden raz danego tematu. Bardzo przyjemnie mi się tego pana słucha, a to się rzadko zdarza. I tutaj jakby może dlatego, że człowiek jest takim lustrzanym odbiciem w pewnym sensie tego wszystkiego. I może gdzieś człowiek niechcący, chcący mówi to samo, bo to z tobą zarezonowało, wiesz? Prawda. Nie? I no tak. Zaczynamy od czegoś. Zaczynamy od czegoś. No, my mamy w ogóle na świecie, widzisz tutaj, ludzie w tym momencie, w jakim się ludzkość znajduje, mają takie jakby wewnętrzną intuicję, że niedługo będą działy się wydarzenia, dla których nie będzie odnośnika, nie będzie porównania. My będziemy takie coś niedługo mieli. A więc te wydarzenia, które niedługo będą miały miejsce, ludzie będą, za przeproszeniem, głupieć, bo nie będą wiedzieli, co mają począć. Skąd Nie to wiesz? będzie. Skąd ja to wiem? Ja to po prostu czuję. Okej. Ja to obserwuję i to się przejawia na każdej płaszczyźnie. Ziemia weszła w punkt swojego rozwoju, swojej ewolucji, z którego nie ma powrotu. Nie ma takiej możliwości. A my jesteśmy udziałem, my mamy udział, bierzemy bierny bądź czynny udział. Życzę każdemu czynny udział w tym brać, bo to jest czas niezwykły dla naszej Matki Ziemi. Takiego czasu jeszcze nie było. Takiego Ja czasu. rozumiem, że nawiązujesz do tego konceptu ewolucji Ziemi też, że te I pewne do sprawy upadku się ziemi. powtarzają i Tak? też były jakieś, no różne teorie są tutaj, wkraczamy troszeczkę na pole tych teorii, co mówiłeś, że nie ma teorii spiskowych, część osób bierze to za teorie spiskowe, Są tylko praktyki. każdy sobie wyważy. Na ten rozwój Ziemi, że tam był taki koncept, że Ziemia wkracza właśnie w tą ewolucję, że były te wieki ciemności, czy nawet to średniowiecze, prawda? I potem coraz jaśniej, że też jakaś tam energia też elektromagnetyczna Ziemi się zmienia i to powoduje inne światopoglądy, inaczej inne podejścia. Ale Ziemia w ogóle, ona teraz wzrasta, ona teraz wchodzi w ascendencję, ale nie zawsze tak było. Ziemia upadła bardzo, bardzo nisko, a ludzkość wraz z nią. Myśmy kiedyś byli w tak zwanym drugim harmonicznym wszechświecie. Ja tak troszkę Tak, może zrobimy przeskok, bo ja ci przeskok nie będę zrobię. pytała o źródła za każdym razem, ale Tak. jakbyś mógł na przykład powiedzieć, skąd ty to wiesz? Czy to jest twoja wizja, czy to jest z książki, czy Nie, to jest to nie jest moja wizja. coś, co znalazłeś, z jakichś faktów, czy to jest z archeologii, czy z zakazanej tak zwanej archeologii, która jeszcze nie weszła. No. Praktycznie wszystko to, co człowieka wznosi, wszystko jest zakazane. Wszystko. A to, co człowieka dołuje i co człowieka zniewala, to jest lansowane i w szkołach i uczelniach nauczane. A więc my tutaj musimy sobie uzmysłowić, że jesteśmy wszyscy zdoktrynowani, jesteśmy wszyscy ogłupiani, jesteśmy zniewoleni poprzez system szkolnictwa, wiedzy, nauki, sztuki, na każdej płaszczyźnie duchowości. Wystarczy sobie zauważyć, ja jako katolik, ale ja tego słowa tak za bardzo nie lubię, mnie odpowiada chrześcijanin. Z tym słowem się utożsamiam, ale ze słowem katolik jest mi bardzo niewygodnie. To tak mi uwiera, jakby mi tutaj ość wpadła za kołnierz i będziesz się cały czas wiercić tylko jak niemowlę na nocniku i szukać wyjścia z tej sytuacji. A jak mówię słowo chrześcijanin, bardzo mi odpowiada, czyściutka energia płynie, bo
Energia Chrystusowa to jest energia wiedzy, energia światła, a wszystko to, co jest katolicyzm, to dla mnie na obecną chwilę to jest właśnie z tych wieków ciemności. My zostaliśmy zmanipulowani. I to jest przykre. W ogóle wszyscy jesteśmy anielskimi istotami, a anielskie istoty mają to do siebie, że mają dosyć dużą dozę naiwności i zawsze szukają u tego drugiego to dobry. Ci, którzy nas zniewolili, oni to skrzętnie wykorzystali przeciwko nam. Czy mogę się zapytać od razu teraz, bo być może masz myśl, kto nas zniewolił? Bo zawsze się mówi oni, ale kto? W drugim harmonicznym wszechświecie, w którym kiedyś byliśmy, zanim Ziemia upadła i zanim doszło do upadku człowieka, byliśmy istotami świetlistymi. Myśmy mogli wszystko robić. Co mogliśmy robić? Mogliśmy materializować rzeczy, dematerializować, podróżować w kosmos siłą własnych myśli. Od po prostu. Jeżeli chcieliśmy lecieć na Saturna, to po prostu robiliśmy. Nie Wtedy jeszcze mieliśmy Saturn. formy materialnej, rozumiem. To jest Może od ten tego step. zacznę, tak, może od tego zacznę, że Saturna wtedy jeszcze nie było, bo cały nasz Układ Słoneczny był jedną planetą. Myśmy byli na Tarze. To była Tara. To była jedna planeta. To było 12 planet. Czyli nasz Układ Słoneczny, Słońce, wszystkie planety, plus Maldek, plus Nibiru. Czyli ta planeta X o tej takiej potężnej elipsie, a planeta Nibiru się nazywała kiedyś inaczej Maldek. Ona została wysadzona w powietrze, że się tak wyrażę. Po prostu grzebali przy niej i tak długo się bawili zakazanymi zabawkami, aż ją wysadzili w powietrze. I teraz te wszystkie Ale kto? Mówisz o asteroidy. rasach, o istotach anielskich? Kto ją wysadził? Myśmy jej nie wysadzili, tylko ci, którzy tutaj przybyli i rozrabiali, kosmiczni chuliganie, do tego dojdziemy. Dobra. I te pasma asteroidów, które tutaj od czasu do czasu uderzają w Ziemię, to są po prostu ta sterta gruzu w kosmosie, która nam tutaj przeszkadza i co chwilę bombarduje Ziemię. W zasadzie Ziemia jest bombardowana każdy dzień. Tylko że większość tych odłamków pali się w naszej atmosferze. Ona się po prostu spali. I zanim doleci na Ziemię, jest ten. Niekiedy widzisz, leci kometa, mówisz, ach. Spadają, tak, meteory spadają, no. Tak. Leci sobie kometa, gwiazda, mówisz szybko, pomyślę sobie o życzeniu jakimś, ono się spełni. Ale tak naprawdę to są szczątki dawnej planety, nie? Ja ci tutaj zapytam, bo właśnie coś mi do głowy wpadło. Znajomy, generalnie znaleźli jakiś taki, twierdzą, że to jest meteor, oczywiście. Gdzieś tam policja niemiecka się znalazła, to było w jednym z miast niemieckich i nie oddali tego. Nie oddali tego. Czy to ma jakieś, czy coś słyszałeś, czy miałeś do czynienia z takimi kawałkami? Czy to ma Nie. jakieś takie radioaktywne właściwości, czy jakieś inne? Czy Może ktoś o tym mówił? oczywiście mieć, ale wiesz, Joasia, to jest nieistotne. Tego jest mnóstwo na Ziemi. Tego jest taki ogrom. Nie jeden raz przechodzimy koło meteorytu, nie zdając sobie z tego sprawy, że tak jest. O różnych właściwościach dla nas to jest jakiś dziwoląg, jakiś twór, którego początku nie znajemy, a więc zostawiamy to, idziemy dalej. To w Dobra. zasadzie nie ma znaczenia. Tego jest na Ziemi dużo, a wszystko jest oczywiście przez oficjalną wiedzę i naukę wyparte, bo to nie powinno być dla nas interesujące, a więc nas się od urodzenia przygotowuje na to, żeby tego rodzaju rzeczy wypierać ze świadomości. Im się to udaje, nie? Bynajmniej do tej pory tak było, nie? A więc na tym drugim harmonicznym wszechświecie myśmy byli istotami anielskimi, zostaliśmy tam zasiani 560 milionów lat temu. A więc zobacz, ile, jak. Podałeś dokładną liczbę. Tak, oczywiście. Skąd? 560 milionów.
Ja zachęcam wszystkich do przeczytania Podróżników w czasie. Ja Podróżnik. pokażę. W razie Ja co załączymy jakiś link, jeśli mi podasz, i wtedy pozałączamy pod filmikiem to. Podróżnicy w czasie. Okej. Podróżnicy, Voyager, śpiący uprowadzeni i A kto to napisał? Ashayana Dean. Ona publikowała wcześniej jako Anna Hayes. Okej, Anna Hayes. A Zobaczymy, teraz się nazywa znajdziecie. Ashayana Dean, bo ona tak ma, tak jest jej imię w szmaragdowym zakonie zgromadzenia Melchizedeka. Ten zakon znajduje się na szóstej gęstości na Hawajach. I ona tam brała nauki wiele, wiele lat. Oni ją wyciągali z ziemi z ciałem i duszą. Możesz ty sobie to wyobrazić, tą technikę. Ona do szóstej gęstości z ciałem Wytłumacz tą była. szóstą gęstość, bo akurat jeszcze nie wiem, czy wszyscy podążają za tobą. Tą szóstą gęstość, żeby każdy miał pojęcie, czy to jest na Ziemi, na Hawajach, czy to jest portal jakiś, czy to jest w świecie astralnym obok się dzieje. Na ziemi. No Hawaje to Tej Ziemia, to więc... fizycznej. Tak. Na ziemi tej fizycznej są wszędzie tak zwane czakramy ziemi, czyli punkty energetyczne. Następnie mamy równoległe światy. Równoległy świat, żeby zrozumieć, trzeba znać mechanikę czasu i mechanikę przestrzeni. Musisz wiedzieć, z czego się składa materia. I w jaki sposób gęstości i wymiary funkcjonują. To jest skomplikowane, to nie jest takie proste, ale niekiedy wszechświat, żeby ci to uzmysłowić, jest o 1 sekundę przeskok. To jest tak, jakbyś miała w aucie rozrząd i teraz pasek jest o jeden ząbek przeskoczony. Ten silnik już nie będzie pracował tak, jak powinien, tylko będzie w innym rytmie. I ten Zamach inny chemiczny. rytm to jest inny świat. I na tym innym świecie żyją istoty, które nas przenikają. Niekiedy jest tak, że jak jakaś osoba jest bardziej sensytywna, to na przykład budzi się i widzi naraz jakąś postać w sypialni i mówi: kurczę, tam ktoś chodzi, coś czuje. Bardzo często słyszałam właśnie, jeśli ktoś się wprowadza do nowego domu. Bardzo często miałam takie historie właśnie, że ktoś się pytał, czy ja mogę znaleźć egzorcystę, bo ta pani mi się pojawia w nocy i mówi, że ona tu mieszka. Tak, że ona tu mieszka i to nie jeden raz jest tak, że po prostu te istoty, które w tym domu mieszkają, one nie odeszły tam, gdzie jest ich miejsce. Tak, To jest ta ludzie. płaszczyzna najbliższa, ta astralna. Tutaj najwięcej chyba osób ma doświadczenia z tą płaszczyzną. Tutaj się znajdują właśnie te ludzie, którzy nie odeszli, czy. Bo przez ponad 50 tysięcy lat korytarze Amenti były zamknięte. I wyobraź sobie, Asia, że one po 53 tysiącach lat otwarły się w 2012 roku. Super, brzmi jak skrypt do mojego filmu. Ale Pytarze Amenti, poproszę więcej. powiem tak, że dlaczego 53 tysiące lat? Bo cykl galaktyczny zawsze trwa 26 552 lata. I ostatnio ci, którzy tutaj przyjechali, po to, żeby zadbać, żeby my doszliśmy do wzniesienia, do rozwoju naszego, zadbali o to, żeby korytarze Amenti w ostatnim cyklu galaktycznym nie zostały otwarte. Dla mnie, na pokojarzenie faktów, wygląda to na to, że kataklizm na Atlantydzie miał z tym związek. Tam cywilizacja Atlantów była bardzo technologicznie rozwinięta. Oni mieli takie technologie, o których nam się ziemskim językiem, mówiąc, nawet nie śniło. I doszło tam do wybuchu i rozwalili wszystkie kryształy.
a to były kryształy, za pomocą których oni energetykę budowali. To były elektrownie. I ta elektrownia wybuchnęła, i to był większy wybuch, niż sobie możesz wyobrazić, Hiroshimy, Nagasaki i kilka jeszcze bomb razem. Ja teraz nie pamiętam, ale właśnie czytałam taką książkę też, jak robiłam research, i tam było dokładnie to wszystko, lokalizacje, bo też jest bardzo dużo nieporozumień, gdzie to było w ogóle. Czy to gdzieś tam nad Egiptem było, te wyspa, ta Atlantyda. Lokują to w różnych miejscach. Czy możesz wrócić do tego korytarzu Amenti? Czy jak to rozumiem? Czy to są portale? Z tymi korytarzami Amenti to też nie jest proste, bo podróżników w czasie się nie czyta. To się studiuje. Jak będziesz bystry, to po cztery razy przeczytając te książki, może coś zrozumiesz. Bardzo poważny. My się teraz znajdujemy w czasie, gdzie kontinua czasowe się rozchodzą. To jest następnie. Trzeba znać mechanikę czasu. I teraz Może coś więcej? może komuś się zacząć z głowy dymić, bo zada sobie pytanie, no chwileczkę, jak czasu? Widzisz, już zaczynamy skakać, bo trudno się wstrzymać jednego punktu, jeżeli masz takie coś. Czas nie istnieje. No ale jak to? Czas istnieje. Przecież było wczoraj, jest dzisiaj, będzie jutro. Ale to jest wszystko to samo. To się dzieje jednocześnie. Nam, żebyśmy mogli ziemskiego doświadczania, tutaj doświadczyć ziemskiego bytu, rozszczepia się czas na czas liniowy. Można go z punktu w linię rozłożyć. I wtedy postrzegamy to jako przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. O tym bardzo dobrze mówi pan doktor Joe Dispenza. O Dla tak, mnie wspaniały polecam. człowiek. Ten jest świetny. Każdego zachęcam trzymać się tego pana. Ja go kocham. Ja powiem wam, że ja mam taką trójcę przenaświęczą, trzech naukowców dzisiejszych czasów, którzy dla mnie są dachem. To jest dr Joe Dispenza, pan Greg Braden i Bruce Lipton. Trzeci. Ci trzej. Jest jeszcze kilka innych, nie mniej wspaniałych, ale jakby na tych trzech oni są rewelacją. Oni trzej wspólnie to są, nie wiem jak to w ogóle określić, ja jestem zafascynowany ich wiedzą. I właśnie pan dr Joe Dispenza o tym mówi, jak kreować swoją przyszłość, aby to nie była twoja przeszłość. Ty możesz po prostu każdego dnia wpływać na to, że po paru dniach twoja cała przyszłość się zmieni. To jest tak fascynujące i tak piękne i tak proste. Wiecie, co mówią o cywilizacje pozaziemskie, o Ziemi i o kosmosie? Kosmos jest prosty. On jest tak prościuteńki, tak łatwy, że jakbyśmy wiedzieli, jaki prosty on jest, to byśmy go od razu zrozumieli. Ale my go nie rozumiemy, bo nam się wszystko pokomplikowało. Zrobiło się to, żebyśmy się główkowali, żebyśmy tak dociekali, studiowali, kombinowali, żebyśmy nigdy nie doszli do celu. To wróćmy teraz. Mów dalej. Celem jest, Joasia, nie dojść do celu z punktu widzenia obecnej sytuacji, ale to się zmienia. No to nawet nasz ziemski czas na Ziemi jest, o co, ile my go mamy, prawda? Tak, ale jeżeli wrócimy z powrotem na Tarę, tam gdzie zostaliśmy zasiani, tam byliśmy wspaniałymi istotami i nam nic nie było trudno. Jeżeli chcieliśmy coś, to sobie to po prostu wymyśliliśmy i to się stało.
Dlaczego tak się dzieje? Może ktoś mówić, no tak, ten ma zryty łeb, kto takie coś mówi, no już pokazał, że trzeba wyłączyć odbiornik. Ale wiecie, że to jest najważniejsze nasze narzędzie, najpotężniejsze, jakie my mamy, moc naszych myśli. To jest nasza tak zwana kreacja. Jesteśmy stwórcami. Nasz Bóg Stwórca, który nas bezgranicznie kocha, nas stworzył i dał nam swoją moc. On podzielił się i my jesteśmy częścią Jego. I Bóg mieszka w nas. Jakoby każdy z nas to teraz interpretował na swoją ziemską mowę. My do tego dojdziemy, dlaczego tak jest. Tak, porozmawiamy o tym koncepcie Boga, bo to też wiele kontrowersji wiele wzbudza różnych. Nie To może być wróćmy. inaczej. I teraz, dlaczego mówię o tej tarze? Bo będąc tak wspaniałymi ludźmi, nasza tara była dużo, dużo większa od tej ziemskiej tery, Ziemi. Była o wiele większa. Cały Układ Słoneczny znajdował się w niej, plus te dwie planety, które jeszcze są w naszym Układzie Słonecznym. A musisz wiedzieć, Ziemia na przykład od takiego Saturna jest bardzo dużo mniejsza. Jakie Słońce, zobacz, jakie jest duże. Czyli nasza tara była ogromna. My byliśmy oczywiście dużo więksi niż teraz, bo dla nas nie było żadnym problemem mieć 60 metrów wzrostu. To nie było niczym nienormalnym. Myśmy byli po prostu dużo więksi. Można to obserwować na podstawie drzew, jakie widzimy niekiedy, skamieniałych, jakie były na Ziemi. Czyli drzewo, jak miało 150 metrów wzrostu, było normalnym drzewem. Teraz to, co kiedyś były paprocie, to teraz są te największe drzewa, tak? A my zmniejszyliśmy się do wielkości chomika, tak? Czyli my dzisiaj jesteśmy chomikami, hamsta. A wtedy byliśmy po prostu ludźmi i mieliśmy taką wielkość. Nie wiem, czy widzieliście olbrzymów już na własne oczy. To były nawet wykopaliska archeologiczne, gdzieś tam już te wykopy były. Nie trzeba tak daleko szukać. Proszę sobie obejrzeć nagranie z panem Aleksandrem Berdowiczem, gdzie rozmawiał chyba z Haraldem Tiesem i były pokazane takie filmik krótki, że w Algierii, jak był, jak się nazywał, nie w Algierii, gdzie był ten, jak się nazywał ten, na północy Afryki, ten dyktator, tam gdzie jeździli Polacy zarobkowo. Kurczę. No zobacz, jak może wypaść z Chwili nie głowy wiem. Wypadła z głowy. Ja też w tej chwili nie wiem. ktoś. Nie Saddam Hussein, tylko bardziej pod Hiszpanią. Jakie mamy? Mamy Maroko, Algierię i. Ale nie Egipt. Nie chodzi ci o Egipt. Nie, 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 nie o Egipcie. Bardziej na zachód. Nie wymyślę, zobacz. No w każdym razie Zapłata nie tego. na wchód. Tak, oni go strącili z tronu i po prostu oni tam weszli do tego państwa i Gaddafi, o, Gaddafi? jak Gaddafiego strącili i oni go zabili, wtedy Rothschildowie tam weszli, bo to było państwo, proszę ja ciebie, suwerenne, wbrew pozorom. Wtedy jeszcze w 91 roku jeszcze było na świecie chyba 8 czy 9 suwerennych państw. Ja je mogę wszystkie powiedzieć. Obecnie, na obecną chwilę mamy jeszcze tych suwerennych państw 4. Ostatnie 4 państwa. Tak? Dojdziemy do tego. Jak masz ochotę, to je wymień. To tam jeszcze się łączy z tymi systemami bankowymi, mi się wydaje tutaj, ale dobrze, wróćmy najpierw do po kolei, po kolei. Mógłbym je wymienić, ale żeby po prostu nie za bardzo, bo wejdziemy tak głęboko, że możemy się pogubić. Systemy I bankowe. tak, i tam wydobyli, jak weszli do tego państwa, jako pierwszą rzecz.
Nic ich nie interesowało. Poszli do pewnej góry i z tej góry wyciągnęli skrzynie. Te skrzynie były wielkości 9 metrów. I w tych skrzyniach spali ludzie. Śpiący król. I jeden otwarł wieko, a ten filmował go tym smartfonem. Ale wtedy jeszcze były te smartfony takie bardzo prymitywne, klapka się otwierała i on go tam fotografował. 9 metrów wysokości ten człowiek, o pięknej sylwetce, o idealnych rysach, brodaty, z koroną na głowie, przepasany złotą taką wstęgą, diamenty wszędzie wykładane. Ile mógł mieć? Kilka tysięcy lat. A więc ludzie takiego wzrostu jeszcze niedawno chodzili po ziemi. Bardzo niedawno. Ludzie mający 4-5 metrów, ja podejrzewam, że oni do dzisiaj żyją. Żyją do dzisiaj. Także nie, żeby mi się coś wydawało, ja jestem pewien, że oni do dzisiaj żyją. Ciekawe gdzie, jeśli I, ale, podał ale mi ci, taką ale informację. ci. Gdzie? No, jak podbijali Amerykę, to w Ameryce Południowej ci ludzie żyli. W Szambali, czyli pod Himalajami, czyli to, co nazywamy tak zwaną Wielką Stopą. To nie jest żaden mit, to nie jest jakaś legenda, to nie jest w żadnym wypadku bajka. To są wszystko rzeczy, które znamy. O syrenkach i wodnikach też coś powiemy. To tylko nie zagłębiajmy się za bardzo. Prawda? Tak. I wyobraź sobie, że ten król śpiący, on nie zmarł, on nie był w trumnie, on spał. I teraz powiesz, jak to jest możliwe? A słyszałaś coś o śpiących rycerzach, na przykład na Łysej Górze i w Polsce? Przecież w średniowieczu mówiliśmy o śpiących rycerzach. No jak to, śpiący rycerze? Dla nas bajka, baśń, po prostu wszystko zaczęli ośmieszać, Mity, zrobić. tak. Tak, zrobić mity, bajki, ośmieszyć wszystko i tak zasypia się społeczeństwo, nie? On spał i teraz zadasz sobie pytanie, jak to jest możliwe? On spał w tak zwanej studni czasu. Jak znasz mechanikę czasu, to możesz nią manipulować. On kładzie się spać, położy się na 20 minut. I upłynie 5000 lat. I jego ciało wygląda tak, jak wyglądało 20 minut temu. Czy tutaj chcesz coś więcej powiedzieć o tej mechanice czasu? To mechanikę Wiesz, czasu bo trzeba to wiem, żebyśmy studiować. teraz w kabale nie poszli. Nie wchodzimy w żadnej, Dobra. nie wchodzimy w żadną kabałę, bo ja kabały nie chciałbym przytaczać, bo mnie osobiście ona się nie podoba ze względu na to, że jest to wiedza tajna, a jeżeli coś jest tajnego, to to już nie jest dla mnie. Ja posługuję się wiedzą dostępną. Cywilizacje pozaziemskie, cywilizacje ziemskie i ci, którzy wiedzę trzymali jako skarbnicę wiedzy, z takich informacji korzystam. Natomiast jeżeli miałbym czerpać wiedzę z kabały, z Talmudu, częściowo z Biblii, chociaż w Biblii można się już co nieco doszukać. Właśnie z tej kabały też już tam bardzo dużo tych tekstów wyszło tej całej Ale metafizyce. znasz takie określenie, ale nas tu wrobiono w kabały, tak? Czyli kabała się zawsze wiąże z chaosem, a nie wchodźmy w chaos. Zachęcam tam nie wchodzić. My mamy swoją wiedzę. Wiesz, gdzie masz swoją wiedzę? Tu, w Dokładnie. serduszku. Tam jest wiedza. Ale dlaczego? Można by powiedzieć, znowu zaczyna z tą duchowością. My chcemy twardych dowodów, nie? Tam jest. Tam są twarde dowody, tylko trzeba zrozumieć, kim my jesteśmy. Dlatego nawiązuję, co to w ogóle znaczy, kim my jesteśmy. I teraz, będąc na tej tarze, tak? Będąc tak wspaniałymi, będąc tak dostojnymi, suwerennymi mieszkańcami tej planety, odwiedzaliśmy inne
cywilizacje pozaziemskie. Zawsze to robiliśmy, dla nas to było normalne. A Ja to uważam. sprecyzuj jeszcze raz, czy uważasz, czy to, że byliśmy istotami anielskimi, czy istotami bogami tak zwanymi, że cząstką Nie. tego Boga, który się podzielił, Tak, tak. tak? I to raczej te byty takie anielskie, tak? Typowo jak w chrześcijaństwie, tak? Myśmy, Joasia, nie mieli Czy byliśmy poczucia. wybrawcą po prostu, inną, pochodzącą od Stwórcy, jak to byś nazwał? Myśmy nie mieli poczucia czcić Boga. Wystarczyło, że mieliśmy poczucie, że jesteśmy wspaniałymi. To nam wystarczało. My czciliśmy Boga, który jest wewnątrz nas. I to było to najpiękniejsze, bo Bóg, jeżeli będziesz go szukać na zewnątrz, to ja ci gwarantuję, ja ci daję dozgonną gwarancję, że go nie znajdziesz. Ale jak go będziesz w swoim serduszku szukać, to jestem pewien, że na pewno go znajdziesz. Prawda, dokładnie. To jest dobrze powiedziane. I myśmy mieli tą świadomość, a wszystko zaczyna się komplikować od momentu, jak zaczynało nam się świadomość zabierać. A robiono to skrzętnie od bardzo, 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 bardzo dawna. To, bo jeśli tam się powiedzmy, że podążmy za tą teorią, bo na przykład no, nie wiemy tych źródeł, ale ja cię na razie jeszcze nie będę, wiesz, nie będę cię tak pytać, kto, skąd, gdzie, kiedy, jak, z jakiego źródła, tylko podążmy sobie teraz tą stroną, kto nam zabierał świadomość i czy to były te inne rasy, z którymi my podróżowaliśmy, spotykaliśmy się, wymienialiśmy się, nie wiem, informacją, inspiracją. Więc to jest tak, jeżeli uświadomisz sobie, że mieliśmy tak ogromny potencjał, a nasz potencjał, wyobraź sobie, on nam został. My mamy w sobie potencjał tych istot starych, tylko on został w nas uśpiony. My śpimy. Coś ci powiem, robię przeskok. Nie, to jest bardzo dobrze, to jest bardzo. Robię przeskok, muszę do tego nawiązać, żeby zrozumieć. My śpimy. Chyba słowo masoneria każdy już słyszał. Na pewno, ale to, Mason. co mówisz, to jest bardzo jasne, bo przecież naukowo nie używamy 100% możliwości naszego umysłu. Tak. Więc to, co się dzieje z tą całą liczbą, tam no, każdy inny miał procenty, czy 10% używamy umysłu, czy ileś tam na początku. Ja słyszałam, że w ogóle 3 czy 5, a co się dzieje z tą całą resztą. Więc No. ta sytuacja to jest raczej jasne dla każdego, myślę, że. Mózg używamy w, nie wiem, w 9-10%. 11 chyba używał Einstein, mając poziom 12-13%, rozwaliłoby nam percepcję. A gdzie reszta? No, gdzie reszta? Ujebalibyśmy, ja myślę, 12%, 13%. Nie wiem, czy byśmy byli w stanie dać rady. No, ciekawe. Niesamowite, nie? A gdzie cała reszta? Myśmy kiedyś używali wszystkiego. Dlatego, bo wiedzieliśmy, że nie ma ograniczeń. Wszystko, co z nami zrobiono, to wepchnęli w nas ograniczenia. Tak? I teraz nawiązuje do słowa masoneria, Freemasons. Freemasons to są masoni. Czy ty wiesz, że to się wywodzi z rosyjskiego słowa? Mason znaczy mason, masowy sen. I wiesz, co masoni z nami robią? Usypiają nas. I my śpimy. Jest taki filmik. Ale tutaj mówisz, że oni też swoich członków usypiają tego zakonu. Ja akurat miałam też styczność z taką osobą, która chciała wstąpić, bardzo się tym ekscytowała, żeby wstąpić do tych masonów. I przeszło jej, jak poznała jednego z tych lordów.
bo po prostu się tak przestraszyła, a nie wierzyła w żadne istoty pozaziemskie, tylko powiedziała mi, że słuchaj, poczułem takie wcielone zło, że nigdy więcej, na żadne spotkanie nie idę. To jest straszne, bo oni jak przyjdą do ciebie i zaczynają z tobą rozmawiać, oni wpływają na twoją osobowość w tak agresywny, w tak intensywny sposób, że oni są w stanie podczas półgodzinnej rozmowy totalnie cię energetycznie rozwalić. Ty jesteś w ich kajdanach, tylko będąc w ich otoczeniu. Paroma zdaniami załatwią cię. I praktycznie dając im jakąś odpowiedź, dając im jakiś namiar na siebie, praktycznie ty nie robisz tego nawet świadomie. Oni już tobą zawładnęli. To ale są to takie jest ich dzieło. Techniki psychomanipulacji też. Dokładnie. Pamiętaj, że zło zawsze manipulowało, zawsze kłamało, manipulacja. Znasz określenie odwrócony Matrix? To jest podążanie odwrotną ścieżką. Dobro i zło. Jeżeli dobro pójdzie na prawo, to złe pójdzie na lewo. Jeżeli dobro pójdzie do góry, zło pójdzie zawsze w przeciwnym kierunku. Jeżeli ty energia jest w tobie i ty ją dostajesz ze źródła, oni tej energii ze źródła nie otrzymują, bo oni już wywrócili wszystko do góry nogami i odcięli się od boskiej energii. Oni muszą na tobie wampirzyć. Dlatego ja tutaj jeszcze tak powiedzmy o tych masonach, bo ja osobiście nie znam nikogo z takiej organizacji. Ja też nie chcę poznać. Nie chcę, żeby to było, wiesz, powiedziane w takim, bo gdzieś tam no, te zakony też mówią, że mają jakieś tam szczytne cele, więc jakby no, nie chcę tutaj oceniać, bo na 100% nie wiem, nie znam nikogo. Ja tylko wyrażam tutaj opinię kogoś, kto był. I ty mówisz o swojej opinii, no, żeby tutaj właśnie też nikogo nie oskarżać o nic. Myślę, że to jest ważne, że każdy ma prawo po prostu wierzyć, czy robić te swoje, tak. No, dążyć ze swoimi wierzeniami, ale zaznaczamy pewne rzeczy, a każdy na zdrowy rozsądek sobie po prostu to wyważy, to co ty mówisz. Ja powiem tak, ja należę do kościoła rzymskokatolickiego. Już parę razy o tym powiedziałem. Można się sprzeczać o tym, jak można, jak nie można. Ktoś chodzi do kościoła, ktoś nie chodzi. Dla mnie to jest bez znaczenia. Jak ktoś na mnie patrzy i czy uważa, że powinienem, bądź nie powinienem, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Natomiast ja obserwuję, że w tym kościele ten kościół jest bardzo zainfekowany. On jest zainfekowany masonami na bardzo potężną skalę. I to jest upadek naszego kościoła, bo on od zarania dziejów nie był taki, jak jest teraz i nie zawsze trzeba go postrzegać, jak się go dzisiaj postrzega, ale on został do tego stopnia zingwilowany, czyli przesiąknięty tym, że dzisiaj już praktycznie jest nie do uratowania i to się rozsypie, to się rozwali kompletnie. To jest czysta manipulacja. A wszystko, co jest manipulacją, nie pochodzi od Boga. To wszystko pochodzi od szatana. Ja wiem, to też dla kogoś, kto nie ma styczności z kościołem, z religią. Może nie wierzyć ktoś na przykład. Może w coś nie wierzyć, ale dla mnie... Ale ktoś wierzy w dobro i zło, więc może się odnieść do tego, jako jest dobro i jest zło. Tak, oczywiście, ale już dla mnie osobiście jest niedorzecznością, dla mnie osobiście, jeżeli ktoś zadaje mi pytanie, czy wierzysz w Boga, to już jest dla mnie pytanie nie na miejscu. Dlatego odpowiadam, że nie. Nie wierzy. Ale dlaczego? Bo ja mogę wierzyć tylko w coś, czego nie wiem. Natomiast ja jestem pewien, że Bóg istnieje. Dla mnie On jest najczystszą prawdą, jaką tylko mamy.
bo Bóg jest w nas. On jak naj... Jeżeli nie wierząc w Boga, to jest tak, jakbyś nie wierzyła w powietrze. No to, ale oddychasz nim, wiesz? To jest nie Bardzo sposób. dobre porównanie, tak. No. I oni wywołują na nas cały czas manipulacje i na przykład tą pierwszą manipulacją jest ta wiara. Oni nam cały czas wiara w tego Boga na zewnątrz, a tak naprawdę wiesz o jaką wiarę chodzi? O wiarę w ciebie. Ty, jeżeli wierzysz w siebie, w swoją moc, o tą stary, to ty wierzysz w Boga. Ty jesteś wspaniała. Ty jesteś tym Bogiem. Ty jesteś wspaniała, a więc najlepiej, jak od dzisiaj będziesz się bezgranicznie kochać. Będziesz patrzeć w lustro i mówić, jaka ty jesteś piękna, ale dzisiaj już jesteś, już wydajesz mi się piękniejsza niż wczoraj. Tak? Dobra afirmacje tutaj dla wszystkich dajesz. Powiedziałeś coś bardzo ważnego, właśnie o tej lokalizacji tego Boga na zewnątrz, że jest to ogromna manipulacja, Oni tak? go przełożyli Na gdzieś zewnątrz, indziej. żebyś ty poszedł gdzieś tam, żeby kogoś tam I żebyś go szukał po świątyniach. szukał, co? Tak, bo no, nawet Jezus nie chodził po tych, prawda? Jeśli chodzi Ależ już na Jezus nie założył żadnej religii. żadnego kościoła tam nie było. Ja mówię zawsze mojej mamie i wszystkim ludziom, których kocham i są dla mnie bliscy, że cieszę się, że wylądowałem tutaj w tej religii, bo poznałem Jezusa Chrystusa. To jest dla mnie czysta świadomość i Jezus bez Chrystusa był tylko stolarzem z Nazaretu. Bardzo przystojnym mężczyzną, który zrobił bardzo wiele dobrego, ale był wielki, bo wstąpiła do niego świadomość Chrystusowa. To było to. Nam się zniekształciło jego obraz, ponieważ Chrystusów było więcej, wiesz? Było kilku, a nam się go skomasowało i zrobiło nam się jednego, jeszcze się go ukrzyżowało, jeszcze krzyże zrobiło się i te krzyże są wszędzie na całym świecie, na narożnikach dróg. Gdzie tylko się spotyka krzyż, i ty patrzysz na tego naszego kochanego Jezusa, tego Na krzyżu. ukrzyżowanego, tego umęczonego, i cały czas tobie jest do podświadomości wpychana ta śmierć, to cierpienie, to Męka pańska. męka pańska, tą wygraną wojnę śmierci nad życiem. A to, że Jezus zmartwychwstał, to jakby się tak troszeczkę boczkiem na drugi Właśnie, plan to spycha. jajko wielkanocne, prawda? Nie ma tego tak bardzo. Nie ma tego na ołtarzu przez cały rok. Zawsze jest krzyż. Zawsze jest krzyż. Ale jajek nie ma przez cały rok, tylko na Wielkanoc. No. A jajko to jest Też ciekawe. symbol, a jajko to jest symbol Nowego życia. życia, No, tak? dokładnie. No. Jezus Chrystus 2000 lat temu przyszedł nas przygotować. On nas przyszedł przygotować na to, co na obecną chwilę jest. Ale zanim on przyszedł, jeszcze doszło do tego, bo to jest nawiązanie teraz do Twojego pytania. Zobacz, jak my odbiegamy, żeby wracać z powrotem. Ale to jest fajnie, bo to tak nawiązuje. Jedno to się przelewa między sobą, jedno z drugim. Na tej planecie Tarze w pewnym momencie, a ona była przepiękna, ona była taka soczysta, ona miała kolory, których my na Ziemi tutaj nawet nie mamy, bo ona była. Mówisz tak, jakbyś to pamiętał. Czy ty miałeś wizję, jakieś takie osobiste doświadczenia z tym? Bo część osób też śni, ma takie bezpośrednie, jakby bardzo silne przeżycia, które nawet nie podchodzą pod sny. Wiesz, ja osobiście nie jestem człowiekiem, tylko pochodzę z Andromedy. Jako gwiezdne dziecko mam tą świadomość, miałem to już od dziecka, że z tym naszym świadkiem fajnym coś jest nie tak, ale moja podświadomość cały czas wyłapuje to,
to, co było kiedyś. I Oj, będziesz mi tutaj opowiadał teraz o tej Andromedzie. Zaraz znowu zrobimy dygresję, bo powiedzieć, że jesteś z Andromedy, no to wymaga to nowego chyba filmu na ten temat. No ale dobrze, może będzie wymaga na filmu, razie ale ja bym się powiedział, żeby ludzie na chwileczkę tak sobie wzięli głęboki oddech, napili się herbatki i tak troszeczkę uzbroili się w cierpliwość, bo ja do tego dojdę, to nie jest żadna tajemnica, ale nie chciałbym pogmatwać wszystkiego. dobrze. Wyobraźmy sobie, jako ludzie, jesteśmy wszyscy na tarze, jesteśmy wspaniali. Ci z Andromedy to nasi sąsiedzi, do których wyskakujemy na kawę, nie? A na tarze sobie jesteśmy i jesteśmy wszyscy super. I teraz tak. Wszystko jest wspaniałe, nie ma państw, nie ma podziałów, Nie ma pieniędzy. nie ma pieniędzy, w ogóle nie ma, nie? Po co pieniądze? Po co takie śmieci? Jak chcesz, mówisz i masz. Nawet nie mówisz, myślisz i masz. Manifestujesz, tak. Manifestujesz, tak? Normalna rzecz. Tak jak każdy dzisiaj rano wstaje, robi sobie coś do picia, to tam pstryk powstaje, tak? Ba! Jaki seks tam był fajny. No dobrze, dobrze. No tak, ale Wracając może, no bo tematu. skądś musiało też powstawać życie. I teraz tak. Myśmy odwiedzali innych, myśmy to robili za pomocą Merkaby. Każdy to może O Boże. zaktywizować w sobie. No. Aktywizowanie Merkaby. Już zachęcam. Będziemy może tak po kawałku o tym od razu mówić, żeby ludzie już mogli do dzieła ruszać. Jeśli ktoś chce, to ja proszę o komentarz pod spodem tym razem. Wiem, że nie każdy po prostu lubi i no szanuje to i rozumiem, że na WhatsAppie jest lepiej. Zwłaszcza, że można się więcej do mnie wypowiedzieć, ale ja bardzo proszę chociaż o zaznaczenie tego, o czym wy chcielibyście usłyszeć więcej. O tej Merkabie, tak, aktywizowanie Merkaby. Ja od razu chcę się zapytać, czy ty to robiłeś. To jest niesamowicie trudne. To jest trudne i to wymaga różnych rzeczy. Ja osobiście tego nie robiłem, no bo jak tu wszystko robić naraz, tak? Człowiek by tyle rzeczy mógł robić, dużo rzeczy musiałem odpuścić, bo nie było sposób. Ja jakby nie było, ja jeszcze gdzieś jestem ojcem, gdzieś jestem jeszcze bratem, gdzieś jestem jeszcze synem. Gdzieś jeszcze jestem Zgadza się. bliźnim. To wymaga bardzo dużo praktyki, też dużej, nawet nie samej wyobraźni, ale przecież wyobraźni przestrzennej, w ruchu. Tak. Jest No. taka książka też od Ashayany Dean. Ona z tymi podróżnikami, z tą trylogią się sprowadza do jednego. To są anielskie rzeczywistości. Widzicie tego anioła? To jest Podasz mi każdy jeszcze tak jeden. bardziej w tą stronę? Tak. O, dobrze, teraz widać. Tak, to jest anioł i Podnośnik trwania mówisz. tak jest, Survival Book. Bardzo ważny. To jest naprawdę, ta książka nie jest gruba. Ona jest cieniutka, ale tu to jest jakby podręcznik warsztatowy każdego mieszkańca Ziemi na dzisiaj. Zachęcam. Jeszcze ja tutaj jestem przekonana, że będę miała pytania a propos Ashayana, jak ona ma? Ashayana Dean. Dobrze, podamy tutaj linki odpowiednie, znajdziemy tą książkę. Eckhart, czyli ona jest Eckhartem zgromadzenia Melchizedeka. Ona do dzisiaj jest w tym zgromadzeniu. Ona prowadzi na Florydzie firmę non-profit. I Wiem, że ona z Amerykanką jest, tak? ona jest, no ona na Florydzie mieszka, tak. Ale ma męża chyba, ten Michael chyba jest, chyba z Londynu jest. I oni wspólnie, oni są wspaniali. Mówię ci to, co ona, z jaką ona głębią. Ona, wiesz, ona siedzi i mówi: chwileczkę czekajcie, bo dostaję parę podpowiedzi. Mówią mi, żeby z materiałem dalej iść, żeby się za bardzo nie zagłębiać. Inne coś jest ważniejsze. Ona cały czas ma, i wyobraź sobie, że ona nie robi channelingu, bo channeling można zniekształcić. Oj, tak. Te nauki są przesłane za pomocą języka Kejlonta. To uniwersalny
to uniwersalny język w kosmosie. W naszej galaktyce wszystkie cywilizacje posługują się tym językiem i ty każdy jeden też go znasz. To ciekawe bardzo. Ale żeby ten język znać, trzeba dużo rzeczy zrobić. Oprócz zaktywizowania Merkaby, trzeba pościągać pieczęcie. My wszędzie mamy pieczęcie pozakładane. Chcesz o tych pieczęciach powiedzieć dokładnie? Ja wiem, że było nie dużo zagłębiajmy się. I gdzieś tam możemy podać linki i na pewno ktoś nam też... Jak ktoś zacznie ciągnąć ten temat i zacznie się zagłębiać, będzie do tego dochodził. Ja zachęcam do czytania, przede wszystkim do czytania. Wyobraźcie sobie jeszcze, że tych książek nie można było dostać, a wydawnictwo Loka w Rybniku to wydało, to te książki zostały napisane w 98 roku bodajże i wtedy mieliśmy jeszcze 12 lat, 14 lat może nawet, na rok 2012. I wtedy już Ashayana Dean powiedziała, mamy mało czasu. Pamiętajcie, po grudniu 2021 nic już nie zrobimy. Ścieżki ewolucji są fix, ustalone. Dlatego teraz mogę śmiało powiedzieć, mamy za minutę 12, nie za 5, 12, za minutę 12. Ta informacja, którą teraz ty mówisz, ona brzmi bajkowo dla niektórych osób. Może być. Natomiast ja tak, jeśli to na przykład ktoś też podąża jakby za odczuciami w ciele, czasami zdarza się, że jak ktoś coś mówi, tak jak ty coś mówisz i coś zgadza się z nami, to czujemy takie impulsy w ciele. Na przykład na pewne słowa, kiedy ty mówisz, ja czuję taki... szum energii, która się unosi. No. I to jest taki mój wyznacznik, taka moja osobista intuicja w czymś, że kiedy ty mówisz za 5-12, moja logika mówi, nie, no o czym on gada, tak? A znowu moje ciało też reaguje na coś innego i tutaj też to jest chyba bardzo ważne właśnie, żeby odpowiadać sobie samemu na te pytania, co jest prawdą, co nie, ale też poczuć. Nie tylko mówić, ale poczuć. Jakkolwiek jest. Ścieżki ewolucji teraz zostają ustalane i my praktycznie stoimy w tym punkcie, w którym mamy się określić. Już wszystko już zostało przerobione, teraz jest czas na określenie. A my załączamy telewizor i patrzymy, co tam w Bundeslidze, klub, z którym będzie teraz grał mecz. No tak. Mnie to głowa zaczyna boleć, jeżeli tylko o tym pomyślę, wiesz? To jest straszny, to jest taki dramat, zamiast zająć się sobą i teraz wspólnie wychodzimy z niewolnictwa, to ludzie załączają film i patrzą M jak miłość. To jest no, naprawdę, to jest mnie to tak praktycznie nawet boli mnie to, wiesz? Bo tak mi szkoda tego, tych wspaniałych ludzi, tych wspaniałych dusz, bo one wszystkie zasłużyły na to, żebyśmy wszyscy tylko tam podążali. Tam jest nasze miejsce, nie tam gdzieś po bokach. Myśmy się bardzo porozbiegali, wiesz? Te książki, na nie zostały założone czapki niewidki, żebyśmy ich nie czytali. Przez duży okres czasu one leżały jak ołów w księgarniach. Ale te czapki niewidki paru ludzi pozdejmowały. One były na drugi dzień wszystkie wykupione. I teraz trzeba tylko do druki robić. Dlatego, jeżeli będziecie chcieli je zamówić, nie wiem, czy od razu je dostaniecie. Kto będzie szczęśliwcem, tym tak, ale ja wszędzie to mówię. Ciekawe, ja też tę książkę. Wersję angielską po prostu, bo być tak może, jest Voyager. Może. No zobaczymy. Sleeping Abductus, coś takiego, nie? Jest, a ten The Secret of Amenti. Nie, no to także to jest to samo praktycznie, nie? I ten Survivor Book Angelic Realities. No. I
Widzisz, z tą tarą. Nie wychodzimy z tej tary, ale to Chodzimy fajnie. z tej tary, ale Ale fajnie. tam jest fajnie, wiesz? I ja to czuję, jak tam było super, wiesz? To był nasz świat. I my przechodzimy w ten świat. My, udało nam się ewolucję, udało nam się wznieść. Myśmy jeszcze nie weszli, nie, w to wzniesienie nie osiągnęli, ale ścieżka została nieodwracalnie, my weszliśmy w to. To ja ci zadam pytanie, właśnie a propos tary, bo to my byliśmy na tej tarze i ty teraz mówisz, że my tam przenosimy się, czyli co, to jest ta tara na Ziemi, teraz ta Ziemia jest tą tarą, czy my przenosimy się w inny wymiar? Jaki tu koncept? Jest pięć harmonicznych wszechświatów. Myśmy zostali zasiani na drugim harmonicznym wszechświecie. Pierwszy harmoniczny wszechświat, drugi, tak zwany HU1, Harmony Universe One. My jesteśmy na harmonicznym wszechświecie pierwszym, a kiedyś zostaliśmy 560 milionów lat temu na harmonicznym wszechświecie drugim. I my teraz będziemy przechodzić. Dlaczego mówię my? Bo Ziemia też jest istotą żywą. Ona też ma świadomość. Z Matką Ziemią można rozmawiać. Jeżeli ludzie rozwijają telepatię, mogą z Mamą Ziemią rozmawiać. Nie jest to piękne? Chodzisz boso po tej Ziemi i masz z nią łączność poprzez wolne elektrony. Jak ja zachęcam do chodzenia boso, to jest coś pięknego, a ta matka żywi cię poprzez twoje bose stópki. Nawet Tylko, jest że taki stoisz system na. oddychania specjalny, połączenia z Matką Ziemią, no No. ale już nie będziemy w to wchodzić. Nie będziemy w to wchodzić, ale jaka fajna energia jest rano, jak ty wstaniesz i idziesz na boso, na mokrą trawę, gdzie jest rosa. Te energie Jak wchodzą to w wzmoże. ciebie. Ty oddajesz te plusowe energie, które są bardzo toksyczne dla organizmu i robisz rytuał wschodzącego słońca. Patrzysz się, uziemiona jesteś i patrzysz się we wschodzące słońce. Pięknie. Coś pięknego. To słońce wchodzi w twoją siatkówkę, nic ci się oczkom nie staje. Obyś tylko nie za dużo, tak po 2 minuty dziennie i zawsze sobie po parę Tak, jeszcze sekund. tam można właśnie ostrzegają, żeby sobie nie uszkodzić. Jak będziesz uziemiona, będzie dobrze i zawsze przymrugiwać oczy, ale jakbyś nie była uziemiona, to jest niebezpieczny. Dlatego wtedy uważać. Uziemioną być i wyobraź sobie, że się wzrok poprawia. Ty sobie oczyszczasz wzrok, patrząc we wschodzące słonko. Od razu mówimy, że nie jest to porada zdrowotna, to każdy sobie sam wyważy. Oczywiście, nie jesteśmy lekarzami. My przy piwie rozmawiamy sobie o tym i o Jasne, owym. No. oczywiście. Ale można posłuchać, bo Aleksander Berdowicz też o tym mówił i pani Barbara Kazana, Tak, którą oni bardzo. bardzo fajnie opowiadają, Tak, też tak, widziałam. tak. Tak, proszę sobie wbić Barbara Kazana i tam jest właśnie ten rytuał wschodzącego słońca, chodzenie po rozżarzonych kamieniach i tego typu różne rzeczy. Oczyszczanie organizmu. I teraz tak. Na tej planecie, Tarze, w dalszym ciągu jesteśmy i teraz my odwiedzamy cywilizacje pozaziemskie, a cywilizacje pozaziemskie odwiedzają nas. Różne istoty. Tam załóżmy, które wyglądają przeróżnie. Mogą wyglądać o kształcie reptilian, mogą wyglądać o kształcie aniołów, mogą wyglądać o kształcie podobnym do ludzi. Mogą wyglądać w kształcie ośmiornic z jakimiś tam mackami, wypustami, wysokie, szczupłe, niskie, grube istoty, które są jak krasnoludki, załóżmy, mają. Centaur, pół na pół też te chyba. Tak, tak, Tak. tak, wszystko, wszystko, nie? Coś takiego jak Pegazy, centaury, różne jakieś cyklopy, to wszystko jest. Wszystko Jak rano wyjdzie się na podwórko. Ja mam tutaj podwórko, wychodzę, patrzę w niebo, jeszcze jest ciemno, widzę tysiące gwiazd. Tam wszędzie mieszkają nasi bracia i siostry.
Kosmos jest pełen życia. Dowiedziałem się, nie wiedziałem tego, ale jest tylko parę planet w naszym układzie, na naszej drodze mlecznej, które nie są zamieszkałe. Tylko parę. Dosłownie garstka. A reszta na wszystkich planetach jest życie. To jest bardzo dużo tych konceptów o teorii właśnie o życiu na Marsie, Na na Marsie Księżycu. jest życie, to wiemy, to wszyscy wiemy. Na Księżycu też, ale na Słońcu jest życie. I teraz ktoś powie: ej, stary, chyba pojechałeś za daleko. Tam jest 6000 stopni na powierzchni, a w środku bardzo dużo. No, ostatnio matury były, nie? Wyobraźcie sobie, że nie jest tak do końca. Na zewnątrz jest wprawdzie 6000 stopni, ale w środku Słońca jest całkowicie przyzwoita temperatura. To tak nie jest, to działa inaczej. Trzeba zrozumieć tą dynamikę. Ale mówisz o istotach z materii czy z innej konstrukcji? No bo jeśli No wszystko więc jest... właśnie, żeby to też zrozumieć, trzeba sobie uświadomić, czym jest materia. Jeżeli myślisz z pozycji, że teraz polecisz na Słońce i sobie tam domek wybudujesz, powiem: stary, to się nie uda, to se nie da. No właśnie. To nie da rady. Materia to jest. Właśnie, co to jest materia? Czy mogłabyś coś na temat materii powiedzieć? Czym jest materia? Ja to może nie, bo chciałabym Ciebie posłuchać. Ja mogę tylko powiedzieć o tej całej fizyce kwantowej, gdzie ja nie jestem w ogóle specjalistą. Tutaj się po prostu fascynuję tymi tematami, że wszystko jest energią, ale na przykład to, gdzie fizycy się rozbiegają, tak jak myśmy już poruszyli ten temat przechodzenia przez potencjalną ścianę, że molekuły tej energii, jak ona się układa w stole, w materii, w rękach, one podlegają według fizyków, kwantowych fizyków, one podlegają innym prawom. Więc ci fizycy na tym etapie teraz próbują, raczej mnie przekonują mnie, żeby mi powiedzieć, że nie, no przez ścianę nie jest możliwe przejść, prawda? Natomiast są też te inne, właśnie różne inne teorie, które poluzowują ten koncept, że można, że są, że i myślą, i oddechem, i konstrukcją tego ciała, i też dietą, że można tam różne cuda robić i też. Ktoś nawet prowadził kurs, gdzieś to widziałam też na YouTubie, lewitacji, że można lewitować, też były jakieś takie. No ale oczywiście teraz wszyscy mówią, no nie, fotomontaż, jesteśmy w takiej technologii, że wszystko, że możemy latać. No, więc ja to o energii tyle wiem, że wszyscy jesteśmy energią, tylko ona się inaczej kumuluje, inaczej się koncentruje. Dodaj swoje. Ciepło, ciepło, Dodaj ciepło. swoje. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zobacz, wystarczy tylko pomyśleć. Ta wiedza jest w tobie. Ty to wiesz, ty to tylko zapomniałaś. To jest taki bardzo sympatyczny koncept. Nie uczymy się, tylko sobie przypominamy, prawda? My sobie cały czas przypominamy. Praktycznie my nic nowego się nie uczymy. My ogarniamy zabrudzenia, wyrzucamy to, co nam zostało narzucone, a więc te całe ogłupienie. Myśmy chodzili 8 lat do podstawówki, 8 lat ogłupiania, 5 lat technikum, 5 lat następnego ogłupiania, 4 lata studiów, następne ogłupianie, to już totalne ogłupianie, a później całe życie w życiu zawodowym cię ogłupiają. Ja trochę obronię nauczycieli, trochę obronię nauczycieli, profesorów, bo akurat zdarzało mi się na studiach i w szkołach, że miałam naprawdę mądrych ludzi, którzy mi pokazywali, że Ależ coś. jak najbardziej, ja też jestem za tym. To nie jest krytyka w stronę nauczycieli. Ja moich nauczycieli szanuję do dzisiejszego dnia. Oni stworzyli mnie człowiekiem, tym, którym dzisiaj jestem, jeżeli mogę się tak wyrazić, tak? Ale niemniej jednak Też oni, podlegali pewnemu systemowi. o tym ta gadka, oni byli nauczeni poprzez ich nauczycieli. Oni z kolei poprzez ich nauczycieli i cały czas w tył i
to była taka Endlosschleife, czyli to jest takie zapętlenie, które się cały czas powielało. Ale nam się cały czas do tego plecaka dokłada. Za każdym razem jeden kamyk więcej, a my zaiwaniamy z tym plecakiem na Kasprowy, nie? I jeszcze jeden, nie? I ty w końcu mówisz, no kurde, po co mi ten plecak, nie? A co by tak było, jakby tak garść wyrzucić? O kurde, lepiej, nie? I Ale nie wolno. nie wolno, nie, Złe rzeczy coś się ty. wydarzą. No. Jeżeli to wyrzucisz, to ci się przyda. Jeżeli ty zrezygnujesz z tego, zobaczysz, jutro to będziesz potrzebowała tych kamyczków, nie? Okazuje się, że na drugi dzień zamiast potrzebować tych kamyczków, ciebie korci, aby tam może tak jeszcze troszkę wyrzucić, nie? Będzie jeszcze lżej, nie? Coś się zadziało, że ludzie pokapowali się w tym wszystkim. Kurde, chyba ktoś tu ściemnia. Rozumiesz? Ludzie się połapali. Ludzie No to się. jest ten sztuczny taki tworzenie tego sztucznego popytu, że ty potrzebujesz jeszcze jeden samochód, jeszcze jedno to i tamto i musisz to spłacać. Wiesz, Joanna, żeby tak zobrazować to, to wystarczyłoby chyba sobie ten film Matrix tak jeszcze raz przepuścić, Zobaczyć. wiesz? Zobaczyć go. Tam jest dużo do zrozumienia. Bardzo dużo. Ja bym zachęcał do tego, co nieco i ten w ogóle, wiesz co, tych ograniczeń jest tak dużo, że na wstępie już zaczynamy myśleć film fantastyczno-naukowy. To jest bardzo niedobre, bardzo złe określenie. Mnie się już to zawsze nie podobało. Wiesz co, ja całe życie wiedziałem, nie ma czegoś takiego. Ja wiedziałem, Jak fantastyka, mówisz? fantastyka, coś takiego nie istnieje. My sami jesteśmy fantastyczni w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nas się tak zdołowało, że nam się iluzję fantastyki zrobiło. To, co jest fantastyką, to jest iluzja. Bajki to jest iluzja. Mity to jest iluzja. Materia, twarda materia, to jest iluzja. A to nam zrobiło się, że to jest ta wyrocznia. A to, co jest prawdziwe, to jest to, czego nie widać. A nam się wmówiło, że to, czego nie widać, Nie tego istnieje. nie ma. No To tak. nie istnieje. Istnieje tylko twarda materia. Mam w rodzinie osobników, że tak powiem, którzy twierdzą, nie wierzę czego nie widzę. Tylko w to wierzę. A wierzą w to, co czują? No właśnie, a jak zapytam To się, jest problem, to ty jest problem. czujesz, a gdzie to jest to czucie? No we mnie. Ja mówię, jesteś pewien? Jestem. Czucie jest w ciele fizycznym. Ja mówię, ciało fizyczne nie jest w stanie odczuwać. To jest niemożliwe. Jest A właśnie. gdzie są te uczucia? Gdzie one są, skoro ciało fizyczne nie odczuwa? Ciało fizyczne jest cudowne, ale w dalszym ciągu pozostaje pytanie, no to czym jest ciało fizyczne? A wiesz co Odpowiadam więcej? na pytanie bardzo prosto. Ciało fizyczne jest zagęszczoną, zmanifestowaną energią. I Jezus Chrystus, wniebowstąpiony mistrz, był tak zachwycony swoim ciałem fizycznym, że nie chciał już z niego zrezygnować. W niebo wstąpił wraz z duszą i ciałem. Dla Tak mnie mówię. najwyższy stopień, jaki sobie teraz tym moim reptiliańskim kurzym mózgiem mogę sobie wyobrazić, bo nasz mózg jest bardzo złudny. On jest manipulatorski. Jeżeli będziemy mu za dużo ufać, to on nas będzie zwodził. To zwodnik. No i też jesteśmy narażeni na
Tak. manipulację tą percepcją z różnych stron, tak? Czy. No, no o to chodzi. O to, i oni wiedzą o tym, że w tym punkcie mogą dotrzeć do nas. I cały czas tylko materia, materia, materia. To jest właśnie to barbarzyństwo, to przestępstwo, jakim na nas wykonano tutaj ten podstęp, tak? Że nas po prostu wpakowano w tą materię i udowodniono nam wręcz, że nic poza tym nie ma. A my jesteśmy tak wspaniali, wyobraź sobie, żeśmy się jednak połapali, że tak nie jest. I to jest to wspaniałe. W nas ten boski geniusz jest. I teraz tak, już kilka razy podejście zrobiłem, a teraz to dojdę do Skończ tego. podejście, tylko trzeba dojść do sedna. O co chodzi? Czyli I była ta dochodzimy do sfera, sedna. kto nami właśnie próbował tam, co Tak. się wydarzyło? I teraz tak, jak to we wszechświecie bywa, już kiedyś tak było, przyszły na Ziemię, na Tarę, pewne cywilizacje i zobaczywszy to, co my potrafimy i to piękno tej naszej planety, zrodziła się w nich chęć zawładnięcia tym. Zazdrości? Zazdrość, chęć pozyskania tego, chęć Czyli nie mieli przywłaszczeniem tego. sobie, proszę. Czyli nie mieli tych umiejętności, no bo gdyby mieli, to by nie chcieli. Oni tych umiejętności nie potrafili. Musisz wiedzieć, że galaktyka ma rejony bardziej świetliste, a jak się oddalasz, to mniej świetliste. I to dla mnie były istoty z obrzeża galaktyki, gdzie połączenie z Bogiem było albo słabe, albo oni odcięli się od Niego, bo i tacy byli. Nawet ten symbol Tao to pokazuje. No. No. I przyjechali tutaj i próbowali zawładnąć nami. Próbowali pozbyć nas naszej mocy i pozbyć nas naszej ojczyzny. Ale nigdy im się to nie udawało. My A w jakim byliśmy celu? tak. Oni chcieli czym oni chcieli? Chodzi o ten koncept walki o energię, bo jak masz energię, no to jesteś w stanie przeżyć, a jak ci brakuje energii, no to musisz szukać pożywienia. No tak na zdrowy rozum, człowiek Kiedyś głodny szuka jeść. były tak zwane wojny elektryczne. Wszystko się odbywało prądem. Oni po prostu przyjeżdżali i próbowali człowieka po prostu porazić prądem. Ale to słuchaj, to nie mówimy teraz o takim 220 V. Oni mieli tak potworne artefakty, którymi się posługiwali, i tam nie było, że boli. Oni przyjeżdżali i brali. Chcieli nas przepędzić, ale my mieliśmy tak wysoką świadomość i tak potężny ten potencjał w nas, że myśmy zawsze mogli ich przepędzić. Zawsze nam się Poczekaj, oni udawało. chcieli przepędzić tych starych ziemian, bo to ta Tak ziemia, jest. tak? Oni chcieli nas Czy wypędzić. chcieli ich ubezwłasnowolnić, czy chcieli nimi zawładnąć, czy chcieli coś od nich, czy chcieli planetę? I jedno, i drugie. Wie? O, i jedno, i drugie. Bo jak nas było dużo, to oni chcieli nas zdziesiątkować, żeby było łatwo do kontroli. A jak nas było dużo, no to po prostu wytrzebić ich, ilu się da, i tylko mieć tylu, ile by, żeby można niewolnikami władać. Czyli my Czyli to mamy. przypomina, ale nie powiem. Mów dalej. Przypomina nam się obecna sytuacja. Tak jest. Wybić 6,5 miliarda, żeby móc pół miliarda dowodzić. Cały czas się to powiela. To się już kilka razy zdarzyło. Ja Lemuria. nie mówię, ale tylko powiem, że historia lubi się powtarzać. Historia lubi się powtarzać, a my lubimy się uczyć. I myśmy już tyle Bardzo. nazbierali tego, że tym razem już to nie przejdzie. Ja wam to obiecuję, kochani, ja to wiem. Tym razem już to nie przejdzie. My jesteśmy na takim stopniu, że już daliśmy radę, ale zapewniam was, najlepiej nam się to uda wspólnymi siłami.
jak będziemy robić przepychankę, kto jest mądrzejszy, a kto mniej mądry, lub kto ładniejszy, a kto mniej ładny, z tego nic nie będzie. My jesteśmy wszyscy wspaniali, bo my jesteśmy jednym. Jeżeli ja tobie powiem, że mi się w tobie coś nie podoba, albo że obrażam się na ciebie, to tak naprawdę ja się obrażam na samego siebie, bo ty jesteś moim lustrem. Ty jesteś mną, a ja jestem tobą. My jesteśmy jednym. Zawsze jesteśmy jednym z Bogiem. Dokładnie, ten koncept akurat jest bardzo My chyba... jesteśmy falą, tak, my jesteśmy falą na oceanie wiecznego światła. My przemierzamy piaski czasu. Zawsze byliśmy tym samym, zawsze byliśmy jednym. Jeżeli to sobie przypomnimy, wróci do nas ta moc. I oni przyjechali tutaj i kilka razy byli tutaj przepędzeni. I w końcu powiedzieli, musimy to jakoś inaczej rozgryźć. Przyjechali z powrotem i postanowili wziąć ziemię, Tarę i nas podstępem. Pokojowo? Pokojowo, tak zwano pokojowo. Oni najpierw zaczęli się bawić naszą ziemią i ludzkość była na tej pierwotnej Tarze tylko 10 milionów lat. I rozwalili ją i ona wtedy upadła do pierwszego harmonicznego wszechświata, do tego... Masz informacje, w jaki sposób, jak pokojowo to się odbyło, jakie tutaj oni manipulacją, jakieś takie... Nas odwiedzali tak zwani słoneczni wtajemniczeni. I słoneczni wtajemniczeni zaczęli się bawić naszym rdzeniem, naszymi częstotliwościami naszej planety. I źle obliczyli te częstotliwości, bo kiedyś energię pozyskiwaliśmy kryształami, tak jak to miało miejsce na Atlantydzie jeszcze 25 tysięcy lat temu. To w zasadzie taka przeszłość, jakby to było wczoraj, nie? Na przestrzeni tej ewolucji. Ale oni jeszcze wtedy tą technologię mieli. Także zobacz, jak długo myśmy mieli wspaniałe technologie, a teraz na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat nam została tak zrabowana wiedza, że normalnie, powiem ci, kręćka dostaje, jak o tym tylko myślę, tak? Czyli... Wiedz o tej częstotliwości, możesz więcej? W jaki sposób? Bo tam jest, no, jest częstotliwość Ziemi, tak? Jest częstotliwość w istotach żyjących. Chodziło o pozyskiwanie energii, chodziło przede wszystkim już wtedy do pewnego stopnia o kontrolę nad ludźmi, ale chodziło też i o wykorzystywanie portali gwiezdnych, bo oni byli słonecznymi wtajemniczonymi portali gwiezdnych, tak? Słonecznych portali gwiezdnych. No i... tak, no ale jakby ktoś przyszedł na moją planetę i by powiedział mi, no słuchaj, ja ci tam pozaniżam ci te wibracje, no to przecież nie wpuścisz ich, tak? No nie wpuścisz. Coś musieli zaoferować albo udawać, że coś oferują. No więc widzisz, to jest taka sprawa z tymi pierwotnymi ludźmi, że jako istoty świetliste i anielskie, a zarazem bardzo naiwne, oni przyszli, coś tam powiedzieli, a myśmy, dobra, wszystko w porządku, przecież jesteście naszymi przyjaciółmi, tak, my sobie tam będziemy... Tak, jesteście... Ale przecież wiedzieli, te istoty anielskie wiedziały, że to są ci z tej złej strony, co próbowali już atakować, czy to byli inni? Dla nich to nie były złe istoty. Oni powiedzieli, że wszystko gra i myśmy powiedzieli, no skoro tak, to okej, nie? Będziemy sobie tutaj mieszkać na tym skrawku ziemi, Tary, nad tym strumykiem, nad tym oceanem, nad tym morzem. Tacy naukowcy, tak? Tak, i będziemy sobie tam różne rzeczy robić i tak dalej. Nie macie nic przeciwko temu. No nie, no przecież Tara jest duża. Róbcie sobie swoje, nie? A oni mamy tam koniec. Się... Tak. Myśmy się nie połapali w tym wszystkim. Oni nawet nam zmieniali DNA.
praktycznie to były bardzo niedobre rzeczy, bo oni od samego początku ingerencję w nas mieli na każdej płaszczyźnie. jaki sposób? Jeśli możesz, jeśli. Myśmy byli tak zwanymi rasami, jako anielskie nasienie. Te nasze nasienie to jest takie, musisz wiedzieć, że my kiedyś mieliśmy zupełnie inne DNA. Teraz mamy dwie nitki, a myśmy na tarze mieli 12 nitek. Wiesz, co to znaczy? Umiesz sobie ten potencjał wyobrazić, jak my byśmy dzisiaj mieli zmaterializowane trzy nitki. No to. To pełen full kosmos. No dobrze. Tak. A wtedy tyle i Ale oni z jak tego. oni mogli się dostać do tego DNA? Bo na przykład no teraz jest ta nauka, ta psychobiologia, Bruce Lipton, też tutaj jaki wywiad robiłam o tej psychobiologii, tylko akurat po angielsku. I pracuje się, generalnie się pracuje z myślą, też z tą metodą EFT, ten Emotional Freedom Tapping Technique, że masz ten cały tapping, tak? I wchodzisz w te kody energetyczne, rozumiesz, gdzie tam ta choroba powstała, czyli generalnie oni twierdzą, że pracują na tych kodach DNA. Czyli te istoty, które przyszły, jakoś wyobrażam tak sobie, tak na zdrowy rozsądek, jakoś te istoty musiały zapytać się, hej, mogę nad twoim DNA coś tam pozmieniać, tak? Jak oni doszli do tych kodów? No bo jeśli to jest też, rozumiem, że była wolna wola tych istot anielskich, że. Właśnie, właśnie o to chodzi. Jeżeli ty zgadzasz się na to, oni ci coś obiecują. Musisz wiedzieć, że zło zawsze na kłamstwie bazuje, No. a dobro Co oni na obiecali? prawdzie. Nas tak się zmanipulowano, że ktoś powiedział, że człowiek za dnia 200 razy skłamie w ciągu jednego dnia. A więc zobacz, co oni z nami wyprawiali. My tak naprawdę się brzydzimy kłamstwem, a kłamiemy jak najęci. Tak? Dlaczego tak się dzieje? Inaczej nie przeżyjesz w ciągu dnia. Tak Tak, nam że wmówiono. no. Tak nam wmówiono. A sytuacja jest taka, że jeżeli my byśmy się nawzajem przestali kłamać, to my byśmy już dzisiaj wychodzili z Matrixa. Dzisiaj, o, zanim zmrok przyjdzie, wyszliśmy z Matrixa. Matrix by tego nie wytrzymał. Przepaliłoby się wszystko. Tak? I teraz wolną wolę zdajesz wtedy, nawet jeżeli nieświadomie podejmiesz decyzję. Oni już to potrafili od samego początku. I dlatego ja ci powiedziałem, że jeżeli oglądasz telewizję, do twojej podświadomości wrzucane są wszelkiego rodzaju informacje. Ty podświadomie się na to godzisz. No to jest ta informacja, bo przecież my dostajemy multum, miliony informacji przychodzą, a bierzemy tylko tyle, ile możemy wziąć. To już wszystko było, prawda? To jest bardzo taki jasny przekaz i każdy No. chyba się z tym zgodzi, że my odbieramy tylko część. Nawet wczoraj miałam taką rozmowę ze swoją grupą na próbie, że jak się pytali, słuchaj, a o co chodzi z tymi kolorami w filmie? I nawet jak jeszcze aktor wychodzi do filmu, to producent już wie, w jakich kolorach będzie film, dlatego że sam kolor już wpływa na podświadomość. Jeszcze scena się nie otworzyła, ale już kolorystyka ustala twoje myślenie, jak ty to odbierzesz. Niesamowite, nie? Jasne, jasne. No. No, ale to można zrozumieć w ten sposób, że podświadomość jest naszym królem i władcą, bo to jest w 95-96% to, co wpływa na ciebie. 4% to jest twojej świadomości, a nie zapominaj, że my jeszcze mamy nadświadomość i nieświadomość. To też jest ważne. I jeszcze mamy świadomość naszej istoty. Powiedziałeś jeszcze, to jest bardzo ważne, bo w wielu konceptach jest podświadomość, świadomość i nadświadomość. Różnych tam, czy Huna, czy różne inne nauki. Ale powiedziałeś o nieświadomości. Czym się różni nieświadomość od podświadomości? Słyszałeś już takie określenie? No sorry, ale zrobiłem to nieświadomie. A więc, jeżeli zrobiłeś coś nieświadomie, a więc z pozycji nieświadomości, to jest jakby to lustro,
tej świadomości. I to lustro jest jakby twoje odbicie, które jest też tutaj, w tym polu. I ono też ma na ciebie wpływ, bo ty z niego korzystasz, nie wiedząc, że to jesteś ty. I niejednokrotnie trzeba tą nieświadomość też wyczyścić. Tam Ale to nie ludzie... ma nic wspólnego z podświadomością, bo raczej na przykład z punktu widzenia takiego psychologicznego, no to tutaj by to można byłoby podrzucić pod tą nieświadomość. Chociaż jest jeszcze taki koncept, że jest podświadomość, jest ta świadomość i to, co jest nieświadome, to jest ta informacja, która jest na zewnątrz, ale do nas nie dociera, a wpływa na nas, my o tym nie wiemy. I ona Widzisz, nie jest podświadomością, ona oczywiście jest obok, jak jaki obserwator, i my w tą rolę, ponieważ nie wchodzimy w tą rolę obserwatora, bo jesteśmy w sobie, to my tego nie zajarzymy, to nie zrozumiemy. Może o to chodzi, tak żeby... Bardzo dobrze to ujęłaś, bo praktycznie no ty oddałaś sedno sprawy, Czyli tak o to jak to chodzi. jest. Pewne rzeczy do nas dochodzą, pewne nie dochodzą. Dlaczego właśnie tak się dzieje? W ogóle pole morfogenetyczne wokół nas jest bardzo zróżnicowane. Te wszystkie energie, które w nas są, te wszystkie myślokształty, te wszystkie fobie, urojenia, obsesje, wierzenia, przekonania, różne klątwy, złe oko, różne... wpływ innych na nas, ile dopuścimy, ile nie dopuścimy i wszystko z tymi wierzeniami razem wzięte, oprócz tego jeszcze jest ta cała manipulacja, przekierunkowywanie różnego rodzaju, tego jest mnóstwo. Prawda? To wszystko wpływa na nas, tak? No Jeżeli bo, my mamy te zabrudzenia kolejny raz, to się źle przetwarza i dochodzi do nas, no i jest groch z kapustą. Bigos totalny. Mówi, że to są zabrudzenia. Ja nie wiem, czy to są zabrudzenia, bo to może być też dobra informacja. Ja tego nie wiem. To jest ta nieświadomość. Na przykład, zobacz, ja miałam zawsze problem z fizyką. Z matematyką to prosta piłka, no bo jest rachunek, podstawiasz, wszystko, prawda, działa. A w fizyce to ty musisz wziąć pod uwagę różne te czynniki, które wpływają na te ciała, plus na końcu, to jest to, co najtrudniejsze, to, czego nie wiesz, co może wpłynąć jeszcze na tą sytuację. I przewidzieć ten rezultat jest trudniej. To jest tak. Oczywiście, że mogą tam być i dobre informacje, ale taką jakby dobrą informacją, którą ja wiem i mogę podać, to jest coś takiego jak boski porządek we wszechświecie i wszystko pozostałe. W momencie, jak ty zaczynasz oczyszczać się, to boski porządek zawsze w tobie pozostaje, ta prawda. To, co funkcjonuje, uniwersum jest i to schodzi, te energie poprzez pewne wzorce, w jaki sposób materia powstaje, w jaki sposób percepcja do ciebie przychodzi, w jaki sposób ty, sposób postrzegania, w jaki sposób odbierasz ty to wszystko, to zaczyna się oczyszczać, to zostaje. Boskiego porządku nie możesz zlikwidować, możesz go tylko zakłócić. Zlikwidować nie jesteś go w stanie. Nie wiem, jak człowieka by zdołowali. Zawsze ta iskra boskości w nim pozostanie. I to nas czyni właśnie tymi stworzeniami na obraz i podobieństwo Boży. Zgodzisz się ze mną? Zgodzę się z tobą. Słuchaj, co na to, byśmy zrobili kolejne nagranie, bo poruszyłeś, bardzo ładnie poruszyłeś ten początek tego zniewolenia, wyszedłeś od istot pozaziemskich. To się ludziom może wydawać teraz jako bajka. Niektórzy już mają bardzo szeroką informację na te tematy i myślą, że jest to prawda po prostu. I gdybyśmy mogli poruszyć teraz w następnym, jak to niewolnictwo nam się tutaj objawia dalej na ziemi. Tak jest, dobry a pomysł. A my na dzisiaj, na ten czas skończymy. Ja ci dziękuję bardzo za podzielenie się. Zrobimy oddech i przerwę w filmiku i zapraszam do kolejnego. Dobrze. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Cześć. Cześć.